Dziś po raz pierwszy obradował Parlament RP 10 kadencji. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte. Polityka to troska. Bydgoszczanie wciąż narzekają na opóźnienia miejskich autobusów. Szczególnie dotkliwe jest linia 59, która nie jeździ na rano do pracy. MZK chce poprawić sytuację, szuka kierowców i podwykonawcy. Jest to procedura dosyć skomplikowana. Są aktywni zawodowo, społecznie i sportowo, a jesieni życia nie chcą spędzać samotnie. Chodzimy na zumbę, chodzimy na jogę. Czuję się jeszcze taka w formie. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Główne wydanie zbliżeń, Agata Chyłka-Wnuk, witam Państwa i zapraszam. Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu 10 kadencji. Cały czas trwa inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu. Orędzie w parlamencie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Odbyło się ślubowanie posłów i senatorów. Marszałkowie seniorzy przeprowadzili pierwsze głosowania. W tym momencie w Senacie trwa liczenie głosów. Czekamy na wybór marszałka Senatu. Wieczorem odbędą się także głosowania wicemarszałków. Pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji. W swoim orędziu prezydent Andrzej Duda zadeklarował gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować. Posiedzenie Sejmu otworzył Marek Sawicki. Marszałek senior został powołany przez prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem posłów. I to do jego obowiązków należało przeprowadzenie ślubowania posłów. Pamiętajmy, że stanowione przez nas prawo ma być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Województwo kujawsko-pomorskie w Sejmie reprezentuje 25 posłów. To zarówno doświadczeni politycy, debiutanci oraz ci, którzy po przerwie wracają do sejmowych ław. Będę starał się pilnować tych ważnych osiągnięć, które udało nam się w ciągu 8 lat przeprowadzić. Będę pilnował ważnych spraw dla Bydgoszczy i dla naszego regionu. To jest dla nas niezmiernie ważne, aby regulamin Sejmu był przestrzegany. Niezmiernie ważne jest to, żebyśmy potrafili przygotowywać się do posiedzeń, żeby dano nam szansę na dobrą pracę. Wybory 15 października udowodniły, że Polacy chcą się angażować w politykę, czują politykę. Te ponad 21 milionów głosów to dobre prognostyki. Dzisiaj z wielką energią składałem ślubowanie w polskim parlamencie. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie ciężka praca, ale to nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, jak się kandydowało do Sejmu. To jest zobowiązanie, więc trzeba po prostu zakasać rękawy, wziąć się porządnie do roboty. Konstytucja oraz regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby prezes Rady Ministrów, obecnie jest nim Mateusz Morawiecki, składa dymisję swojego rządu. Nowego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Misję tę prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Ja bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich 4 lat i proponuję Koalicję Polskich Spraw. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę. Niech żyje niepodległa, suwerenna, dostatnia i solidarna Rzeczpospolita. Pierwszą decyzją posłów 10 kadencji był wybór marszałka Sejmu. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Elżbiety Witek. Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga wspólnie Szymona Hołownię. I to on uzyskał większość w tym głosowaniu, po czym przejął prowadzenie obrad Sejmu. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. W poniedziałek odbyło się także pierwsze posiedzenie Senatu. Po tym, jak senatorowie złożyli ślubowanie, wybrano marszałka tej Izby Wyższej. Bydgoszcz, Katarzyna Orbanowska. Dziś wszystkie autobusy i tramwaje wyjechały na bydgoskie trasy zgodnie z rozkładem jazdy, informują miejskie zakłady komunikacyjne.
W MZK wciąż brakuje jednak 16 kierowców. Obecnie kilkunastu kandydatów odbywa kurs, który umożliwi im rozpoczęcie pracy. Spółka prowadzi także rozmowy z miastem w sprawie wyłonienia ewentualnego podwykonawcy. Na opóźnienia w kursowaniu autobusów narzekają mieszkańcy. Pasażerowie z przyzwyczajenia patrzą na rozkład jazdy, choć przywykli już, że podane godziny odjazdów bywają umowne. Ja tutaj się poruszam raczej w tym rejonie, tylko także kiepsko, wiadomo. 69, 89, 64, kiepsko. A czemu kiepsko? Co to znaczy? Nieregularnie. No nie jeździ tak, jak powinna jeździć. Tak od razu powiem, że szczególnie dotkliwe jest linia 59, która nie jeździ na rano do pracy. No nie za bardzo, coś się pogorszyło. Pogorszyło się z tą jazdą, a szczególnie 64. Opóźnienia w przyjazdach autobusów wynikają z braków kadrowych. Obecnie w miejskich zakładach komunikacyjnych brakuje 16 kierowców. Zdaniem związkowców przyczyną braku chętnych są zbyt niskie zarobki. Pan prezydent jako właściciel napisał pismo do zarządu spółki, że w trybie niezwłocznym bądź natychmiastowym mamy zabezpieczyć kierowców. Cud świata. Nie wiem, czy ktoś by się znalazł i coś takiego tutaj zrobił, żeby pstryknąć do góry i nagle 30 czy 25 kierowców znajdzie. Więc zarząd spółki musi mieć czas też na zweryfikowanie tych. No chyba, że znajdą się na tyle odpowiednie środki, że z powrotem kierowcy wrócą, bo kierowców nie brakuje, tylko po prostu poszli do innych firm. W których zarobić mogą więcej. Przedstawiciele MZK informują, że na razie nie ma prognoz na przekazanie spółce dodatkowych pieniędzy przez miasto. Zarząd rozważa więc nawiązanie współpracy z podwykonawcą. Pojawił się taki pomysł. No, jest to procedura dosyć skomplikowana. Jesteśmy cały czas na etapie rozmów, zbierania ofert od potencjalnych podwykonawców, no i weryfikacji też zdolności tego podwykonawcy, jak szybko mógłby przystąpić do realizacji zadania. Prezes spółki informuje, że tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono oszczędności. Pojawiło się także światełko w tunelu, bo po raz pierwszy od kilku lat spółka ma szansę zakończyć rok z dodatnim wynikiem finansowym. Obecnie na kierowców miejskich autobusów szkoli się kilkunastu kandydatów. Bydgoszcz, Monika Buzalska. Bezpieczny senior. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w murach Wyższej Szkoły Gospodarki. Osoby 60+ uczestniczyły m.in. w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci i wysłuchały porad z dziedziny dietetyki. Seniorzy skorzystali też z konsultacji z przedstawicielami ZUS w Bydgoszczy. Dzisiaj, przypomnijmy, obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Są aktywni zawodowo, społecznie i sportowo. Jesień życia nie musi kojarzyć się z nudą i samotnością. Seniorzy dobrze wiedzą, że warto wykorzystywać każdą chwilę. Chodzimy na zumbę, chodzimy na jogę, także i na wykłady. Dla seniorów. Fitness. Zaczęłam tutaj uczęszczać na uniwersytet i czuję się jeszcze taka w formie, żeby wyjść z domu i się spotkać z ludźmi. Nasi seniorzy nie siedzą w domu, tylko aktywnie uczestniczą w zajęciach, chodzą na spacery, grają w bule, w remika, jeżdżą w sezonie letnim na rowerze. Jednak pośród licznych aktywności na seniorów czeka także wiele zagrożeń. Dużo ludzi starszych czuje się takim niebezpiecznym właśnie w tym świecie cybernetyki, gdzie właśnie korzysta z komputera, z internetu. Takie są chwyty na telefonach, fałszywe takie w internetach, naciąganie, także uważać, no, zapukają do domu, mogą, oszuści chodzą. W walce z oszustami pomaga przede wszystkim świadomość. Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się spotkanie edukujące seniorów w zakresie bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, poznać ofertę biblioteki czy skorzystać z porad pracowników ZUS-u. Zależy nam na aktywizacji osób w wieku 60+. Stąd też podejmujemy różne akcje, między innymi właśnie obecność tutaj, ażeby pokazać seniorom, że biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, ale i też edukacja. Seniorzy bardzo chętnie korzystają z e-wizyt, czyli z wideorozmowy z pracownikiem ZUS-u. Taką e-wizytę możemy zamówić nie tylko za pośrednictwem strony zus.pl, ale i także poprzez aplikację mObywatel. W województwie kujawsko-pomorskim żyje ponad 500 tysięcy osób mających 60 i więcej lat. Dagmara Moranowska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami.
Fundacja Telewizji Polskiej przedłuża termin zbiórki darów dla podopiecznych bydgoskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn do 6 grudnia. Jednym z laureatów tegorocznych nagród mediów publicznych został Jarosław Jakubowski, poeta, prozaik, krytyk literacki i dramatopisarz. Był działaczem niepodległościowym, gotowym zginąć za wolną Polskę. W Toruniu upamiętniono dziś Jana Józefa Kilanowskiego. Symboliczną tablicę odsłonięto przy ulicy Mickiewicza, przed domem, w którym niegdyś mieszkał. Dziadek mieszkał tutaj od momentu wybudowania tego budynku w 1927 roku do 1939. Tutaj się urodziły jego dzieci. Niestety została później babcia po aresztowaniu dziadka wyrzucona. Wolny kraj, Rzeczpospolita Polska, nie jest czymś oczywistym. Wiele osób w naszym regionie walczyło o tą właśnie wolną Polskę. Wśród tych osób był mój dziadek Jan Józef Kilanowski, który swoje młode lata poświęcił na budowanie idei wolnego Pomorza i przyłączenia Pomorza do II RP. Jan Józef Kilanowski to kolejna osoba, którą odkrywamy w Toruniu, na bydgoskim przedmieściu, w Grodzie Kopernika. Osoba, która pewnie dla większości Torunian jest nieznana, ale bardzo ważny wkład miała, jeśli chodzi o inicjatywy związane z powstaniem Uniwersytetu po wojnie. Niestety tego czasu nie dożyła, bo Jan Józef Kilanowski zmarł w bardzo młodym wieku. To jest przypomnienie konkretnej osoby, ale też taki znak dla nas Torunian mijających różne domy, chodzących po toruńskich ulicach, że właściwie wszędzie są ślady po osobach często zapomnianych, ale bardzo zasłużonych dla Torunia, działaczy społecznych, niepodległościowych, także takich jak dzisiejszy bohater, którzy dla Polski, dla polskiego Torunia, polskiego Pomorza tracili swoje życie. Trwa zorganizowana przez Fundację Telewizji Polskiej zbiórka darów dla podopiecznych bydgoskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. To osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka została przedłużona i dary można przynosić do siedziby TVP przy ulicy Kujawskiej 7 w Bydgoszczy do 6 grudnia. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Bydgoszczy to miejsce, które dla wielu osób staje się domem na lata. Obecnie w placówce przebywa ponad 30 mężczyzn. Wraz z nadejściem zimy osób szukających schronienia prawdopodobnie będzie więcej. To są osoby w bardzo różnej sytuacji życiowej. To są osoby, które popadły w konflikt z rodzinami. To są osoby bez zameldowania na pobyt stały. To są osoby po opuszczeniu zakładów karnych. To są osoby po szpitalach. No tu trudno wskazać przyczynę. W centrum pomocy działa także noclegownia, która każdego dnia może przyjąć do 50 osób. W niej osoby potrzebujące mogą znaleźć schronienie między godziną 18 a 6 rano. Warunkiem jest trzeźwość. W noclegowni osoby bezdomne mogą otrzymać czyste ubrania, których w zasobach placówki zaczyna brakować. Zwłaszcza zimą potrzebne są ciepłe kurtki, bluzy, swetry, spodnie, bielizna i skarpety. Potrzebujemy też, bo w okresie zimowym jest to zwiększona potrzeba, środków czystości, czyli mydła, najchętniej w płynie, dlatego że je możemy po prostu podzielić. Szampony. Potrzebna jest też żywność, jak makarony, kasze, zupy w proszku, dżemy i konserwy. W schronisku przydadzą się również ciepłe koce. Zbiórkę rzeczy i artykułów spożywczych prowadzi Fundacja Telewizji Polskiej. To ogólnopolska akcja, w ramach której pomoc otrzyma 16 różnych ośrodków. W regionie dary można dostarczać do siedziby TVP przy ulicy Kujawskiej 7 w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Wszystkie zebrane rzeczy trafią do potrzebujących w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Fordońskiej. Zbiórkę przedłużono do 6 grudnia. Bydgoszcz, Monika Buzalska. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września tego roku. W regionie bydgoskim i toruńskim ZUS przeprowadził ponad 20 tysięcy takich kontroli, w wyniku których prawo do zasiłku straciło ponad 1000 osób. Bardzo często zastajemy osobę w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonującą prace remontowe. Był to na przykład remont dachu, budowa kurnika. Była pewna pani, która w trakcie zwolnienia lekarskiego poleciała na wakacje do Turcji. Był też pewien pan, który w trakcie zwolnienia lekarskiego pracował jako DJ. Także tych nieprawidłowości w trakcie zwolnienia lekarskiego jest bardzo dużo. Od stycznia do września tego roku w całej
Polsce ZUS przeprowadził ponad 336 900 kontroli zwolnień lekarskich. W ich następstwie zostało wydanych 20 600 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków. Ósma Kujawsko-Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej czeka na chętnych, którzy przejdą szkolenie w czasie zimowych ferii. To okazja m.in. dla uczniów, studentów i nauczycieli, którzy nie muszą rezygnować ze swoich obowiązków cywilnych, by uczestniczyć w ćwiczeniach. Wcielenie kandydatów do służby odbędzie się 15 grudnia w Grudziądzu. Wszyscy chętni, którzy chcą zasilić 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej, powinni zgłosić się do najbliżej położonego swojego miejsca zamieszkania Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam otrzymają wszystkie potrzebne dokumenty, które trzeba będzie wypełnić. Następnie kandydaci zostaną wezwani na 15 grudnia do jednostki w Grudziądzu. Po wcieleniu dowód wszyscy otrzymają mundur, a także przejdą ostatnie testy sprawnościowe. Jedno ze szkoleń podstawowych ochotnicy przejdą już na początku 2024 roku w ramach akcji Ferie ZWOT. Obejmuje ono 16 dni zajęć dla tych osób, które nigdy nie miały styczności z wojskiem i 8 dni dla tzw. rezerwistów. W tym czasie kandydaci poznają najważniejsze zagadnienia żołnierskiego fachu, w tym m.in. musztrę, regulaminy oraz obsługę broni. To jest szkolenie podstawowe, które zakończy się tzw. pętlą taktyczną, czyli sprawdzeniem umiejętności wszystkich ochotników. Następnie żołnierze złożą przysięgę. Do Wojsk Obrony Terytorialnej zgłosić się mogą osoby pełnoletnie, niekarane, które mają obywatelstwo polskie. Żołnierze ochotnicy mogą podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę także na szkoleniach specjalistycznych oraz uczestnicząc w kursach podoficerskich i oficerskich. W szeregach 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ich obecnie ponad 2000. Z tej liczby 20% żołnierzy ochotników to kobiety. W Toruniu dobiega końca trzeci dzień filmowej uczty. Dzisiaj na uczestników festiwalu Energa Camera Image czekały m.in. pokazy filmów rywalizujących w konkursie głównym, takich jak Maestro czy Dobrzy Nieznajomi. O tym, które gwiazdy dostępne były na wyciągnięcie ręki, Olga Taraszka. Najnowszy film Bradleya Coopera, Maestro, ze zdjęciami Mafii Libatica, miał już swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. Teraz mógł także oczarować widzów Energa Camera Image. Dzisiaj jego pokaz odbył się na toruńskich Jordankach i to jedna z 13 produkcji startujących w konkursie głównym festiwalu, w którym stawką od lat jest niezmiennie zdobycie statuetki Złotej Żaby. Ale toruńskie święto kina to ponad 200 unikatowych i pieczołowicie wyselekcjonowanych filmów, czego dowodzi trzeci dzień festiwalu. Poniedziałek to także doskonały dzień, żeby prześledzić trochę to, jak zbudowany jest nasz program. Bardzo wyczekiwane w naszym kraju pozycje takie jak Saltburn, który nie jest co prawda fragmentem konkursu głównego, a pokazem specjalnym, ale to film, na który bardzo wiele osób czekało. Ważną częścią festiwalu są za każdym razem spotkania z wybitnymi filmowymi twórcami. Tym razem pod ostrzałem pytań znalazł się John Killick, amerykański producent, który czuwał między innymi nad powstaniem znanej kinowej sagi Igrzysk Śmierci. W ciągu tego jednego dnia mieliśmy szansę spotkać się z Krzysztofem Zanussim, z braćmi Quay, z Johnem Killickiem, czy także z Peterem Biziu, czyli laureatem naszej nagrody za całokształt. Nie zwalniamy tempa. Już dzisiaj także wiemy, że jutro spotka się z nami Bob Geldof, który przyjdzie specjalnie na projekcję filmu The Wall. I tam z Peterem Biziu ponownie będą mogli w jednym miejscu wrócić do czasów, kiedy realizowali tą produkcję. Festiwal Energa Camera Image potrwa do 18 listopada. Warto śledzić także wydarzenia mu towarzyszące. W tym roku jest to wystawa w Muzeum Okręgowym, w ramach której prezentowany jest obraz Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Z Torunia dla Zbliżeń Olga Taraszka. Toruńskie bulwary i temat prac archeologicznych, które są na nich prowadzone, od miesięcy dzielą opinię publiczną. Część osób, włącznie z naukowcami, chce wyeksponować zachowane tu relikty. Inni z miastem na czele chcą je zabezpieczyć i zasypać. O sytuacji na bulwarach opowiadał dziś prezydent miasta oraz zaproszeni eksperci.
Rzeczywiście jedna studzienka, która tu jest pokazana, ona się rozszczelniła dole. Mieliśmy dwie czy trzy kałuże właśnie z tej studzienki. Tak dyrektor inwestycji i remontów Urzędu Miasta Torunia skomentował sytuację, która miała miejsce w piątek wieczorem 3 listopada na toruńskim bulwarze po jednej z ulew, które przeszły przez miasto. Dla przypomnienia, tak wyglądało to następnego dnia w sobotę, kiedy interweniować musieli strażacy i pracownicy toruńskich wodociągów. Zdaniem przedstawicieli ratusza o zalaniu jednak nie było mowy. Pan Wrzyński powiedział, że nie było zalania. To ja może przytoczę, bo pan może ma wykształcenie techniczne, to słownik języka polskiego. Zalać. Napełnić wodą lub innym płynem. Czy wykopy archeologiczne były napełnione wodą, pana zdaniem? Ja wiem, że dwie lub trzy kałuże były właśnie z tej studzienki. Pozostałe wody, które się dostały do, czy pozostałe kałuże na terenie tego wykopu, były wodami nasiąkającymi z terenu, z hałd. Myślę, że po tych wyjaśnieniach pana dyrektora Wiśniewskiego problem jest w nomenklaturze, a więc innym określeniu tego samego. Czyli rzeczywiście była woda, ja też patrzę na zdjęcie, które mam, widzę na dnie wykopu wodę. Dostałem to zdjęcie w czasie, o którym panowie rozmawiają. Inaczej do sytuacji podszedł jeden ze społeczników, który w związku z całą sytuacją skierował do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konserwatorów, zarówno miejskiego, jak i wojewódzkiego, a także pracowników Urzędu Miasta, w tym wiceprezydenta, który sprawuje nadzór nad tą inwestycją. Dotyczy ono zarówno zniszczenia zabytków, jak i prowadzenia prac bez wymaganych zezwoleń. Okazuje się bowiem, że miasto ma nieważną decyzję wodnoprawną na prowadzenie prac tutaj na bulwarze filadelfijskim. Podczas spotkania z mediami pytano też o przyszłość reliktów odkrytych na toruńskim bulwarze. Zdaniem archeolog najlepszym rozwiązaniem byłoby to proponowane przez miasto, a więc zabezpieczenie i zasypanie tych odkryć. Degradacja postępuje bardzo szybko i właściwie jedynym takim najlepszą możliwością zabezpieczenia tego terenu jest ponowne jego zasypanie. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Znamy laureatów tegorocznych nagród mediów publicznych. To wyróżnienia przyznawane w czterech kategoriach przez cztery media publiczne. W kategorii Idea przedstawiciele rozgłośni regionalnych Polskiego Radia wyróżnili Jarosława Jakubowskiego, poetę, prozaika, krytyka literackiego i dramatopisarza. 17 prezesów rozgłośni regionalnych Polskiego Radia jednogłośnie zdecydowało o tym, aby statuetka w kategorii Idea trafiła do Jarosława Jakubowskiego, poety, prozaika i dramatopisarza związanego z regionem. Moją ideą, tak jak powiedziałem już podczas gali, jest kultura dialogu, kultura nastawiona na rozmowę, na zrozumienie drugiego człowieka, nie na szereg przekrzykujących się monologów. Ponieważ uważam, że kultura jest czymś niepodzielnym, czymś stałym. Do Nagród Mediów Publicznych 2023 w kategorii Idea nominowani byli również Stan Borys i profesor Włodzimierz Bolecki. Tegoroczny laureat Jarosław Jakubowski jest znany widzom TVP3 Bydgoszcz z cyklu Gadające Głowy. Jak zaznacza pisarz, nagroda motywuje do dalszych twórczych wyzwań. Z pewnością jest to dla mnie też duże wzruszenie, duża radość i takie docenienie mojej pracy twórczej, tego co piszę, tego czym się zajmuję również w mediach publicznych, bo dla radia piszę słuchowiska, dla telewizji współprowadzę program literacki. Nagrody mediów publicznych przyznawane są wybitnym polskim twórcom, którzy przyczynili się do popularyzacji polskiej kultury i budowania wspólnoty narodowej. Transmisja z gali będzie dostępna już dzisiaj o godzinie 21.10 na antenie TVP1. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. I kolejne tematy. Toruń poza finałowym etapem konkursu o Miasto Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Do kolejnego etapu przeszły Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin. Toruń nie znalazł się w tej części półfinałowej. Pewnie bylibyśmy w znacznie lepszych nastrojach, gdyby się znalazł, ale świadomość rywalizacji, która doprowadza do wyboru jednego podmiotu spośród 12 w tym przypadku, to jest też świadomość, że ktoś niestety tylko jeden wygra, a inni nie. Jeżeli chodzi o sposób przygotowania aplikacji, to też bym chciał tutaj zaznaczyć, że największe szanse mają miasta, które bazują w swoich pomysłach na inicjatywach lokalnych, czyli że to mieszkańcy wychodzą z inicjatywą startu w konkursie, prezentują pewien pomysł, jest ta aktywność oddolna. Tego niestety u nas jakby nie było.
W zasadzie ta konferencja powinna się odbyć pod koniec listopada, kiedy będziemy znali przyczyny, dla których no, nie przyszliśmy, że jakieś uzasadnienie tego werdyktu. Bo ciężko nam jest mi osobiście oceniać, no, jeżeli się nie widziało wystąpień, prezentacji innych miast, czym się, no po prostu musi być ten werdykt, żeby się można było do tego odnieść. W zbliżeniach czas na sport. W studiu jest już Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Oskar Miliwek przygotowuje się do występu w turnieju finałowym Pucharu Świata, który odbędzie się w katarskim Doha podczas próby generalnej, czyli zawodów kwalifikacyjnych we Wrocławiu. Strzelec bydgoskiego Zawiszy pokazał się z dobrej strony, zajmując indywidualnie drugie i czwarte miejsce. Ogólnie jestem zadowolony, bo to były zawody pneumatyczne, czyli takie strzelanie, powiedzmy, dla mnie dodatkowe, bo ja głównie się specjalizuję w strzelaniach kulowych, w pistolecie szybkostrzelnym. Ale pneumatyk jest takim dobrym dodatkiem, bo to też jest konkurencja olimpijska, więc tam też warto powalczyć o szansę na igrzyska. Więcej sportu w naszym wieczornym serwisie. Zapraszam. To był sport, Maciej Pieszczyński, a teraz czas na pogodę i Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Niestety w nadchodzącym tygodniu czeka nas dość ponure oblicze listopada. Już tej nocy nad Polską, a także nad naszym regionem będzie przemieszczał się aktywny front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą chmury i opady deszczu, i te opady pojawią się dziś około północy. Padać będzie w ciągu nocy, ale także jutro w ciągu dnia. Na termometrach dość wyrównana temperatura we wszystkich miastach, około 10 stopni. W ciągu tego tygodnia na termometrach zobaczymy od 7 do maksymalnie 8-9 stopni, natomiast z końcem tygodnia w niedzielę wzrost temperatury, bo na termometrach nawet 14 stopni. Natomiast tak jak wspomniałam, cały ten tydzień będzie dość ponury, pochmurny i deszczowy, a na szczegóły prognozy pogody zapraszam już za moment. Do zobaczenia. I tymi informacjami kończymy główne wydanie zbliżeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne zbliżenia o 20:30. Zapraszam i do zobaczenia.